Na Anarchy GG pojawiła się nowa potężna aktualizacja z okazji Dnia Dziecka. Jak przy każdym tego typu evencie dostaliśmy nową specjalną strefę, nowego bossa, no i to co wszyscy lubią najbardziej, czyli nowe customowe przedmioty. Dzisiaj pokrótce postaram wam się opowiedzieć i pokazać moimi oczami, jak wyglądało wejście do nowej struktury oraz co dokładnie zmieniło się na serwerze. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym pokonał bossa i zrobił opening tych nowych super cukierkowych skrzyneczek, zostawcie pod tym filmem 900 lajków, a ja już nie przedłużam, miłego oglądania. Okej, także jesteśmy już w Minecrafcie i słuchajcie, mamy wreszcie wyczekiwany event z okazji Dnia Dziecka na Anarchy. No i teraz tak, dzisiaj pokrótce wam go omówię, przedstawię i pójdę robić tą sławną wieżę, która generalnie ma parę tych leveli. No i zobaczymy, jak bardzo lecą te pakunki specjalne i przede wszystkim, czy uda się może zdobyć ich aż tyle, by powiedzieć, że jest to opłacalne. Także słuchajcie, zacznijmy sobie w ogóle od tego wszystkiego, co doszło, bo to was chyba najprędzej zainteresuje. Przede wszystkim tak, mamy tutaj po dwóch stronach spawna odpowiednio. Tutaj mamy cukierkową skrzynkę oraz paczkę cukierków. Paczka cukierków to jest jakby drop z paski cukierków, no, możecie ją otworzyć albo możecie ją po prostu pozbierać i sobie zrobić z 250 takich paczek cukierkowy klucz do cukierkowej skrzynki. Mamy tutaj anarchiczny set dwójka, mamy anarchiczny mieczyk, no generalnie z ciekawszych rzeczy. Nowe custom przedmioty, wędka nielota wraz z tym eventem, która doszła, to jest generalnie przedmiot, który po złapaniu gracza na haczyk, no, powoduje, że on nie może odlecieć po prostu elytrą. Bardzo OP przedmiot. Sakiewka dropu, z tego co podał oficjalnie Peter na łamach odcinka odnośnie aktualizacji, jest tylko jedna na serwerze, w tym momencie no domyślam się, że już jest ich więcej. Kolejna rzecz, no to oczywiście Elka, no i kostka Rubika. Kostka Rubika to jest przedmiot, który jest jednorazowy, natomiast powoduje on przemieszanie ekwipunku gracza. Chodzi tutaj tylko o ten jeden pasek, który jest po prostu widoczny, tak? I tak jest to moim zdaniem OP, jeżeli masz tych kostek w opór, w ekwipunku, to możesz nieźle tutaj komuś napsocić. No i też doszedł nowy pet, pet cukiereczek, OP pet, szybkość dwójka, stały efekt, odporność na ogień, stały efekt, 15% odporności na miecze, dwa dodatkowe obrażenia, totalnie pod tepnięcia, pod PvP. Także pet typowo waleczny. I teraz tak, po drugiej stronie spawna, tak jak wam przed chwilą powiedziałem, macie, o w ogóle tutaj ktoś ma już cukiereczka, śmieszna sprawa, macie również rangę kit specjalną, ona daje wam podwójną szansę na to, by można było na przykład dropić sobie te pudełka. Tutaj macie wielkie gówno, no ja no, ogólnie się śmieję, tak, już na live'ach się z tego śmiałem, eventowa wieża wygląda dosyć specyficznie, wygląda troszkę tak, jakbyś wziął smerfa albo jakiegoś elfa i on by pierdyknął właśnie takiego kloca, no ale w gruncie rzeczy nie to będziemy dzisiaj oceniać. To jest ta wieża, tu jest ta wieża, aby do niej wejść potrzebujecie ciasteczek. Jest to oczywiste nawiązanie do youtubera i twórcy tutaj wielomiesięcznego, który gra na serwerze, czyli C-Potworka. Dlatego ten event jest typowo pod niego zrobiony, bo na tej strefie w ogóle nie tracicie też przedmiotów, co wam zaraz pokażę. Także wchodzimy tutaj, wchodzicie sobie tędy, bierzecie wieża wyzwań, jedno ciasteczko, klikamy, 1200 osób się tutaj klepie, ja też się oczywiście poklepię, no i lecimy, tak? Tutaj nie tracimy przedmiotów, możemy klepać, no i słuchajcie, każdy poziom tej twierdzy to jest 30 zabitych mobków, w sensie co mam na myśli? Musicie zabić 30 tych zombiaczków, żeby was przetepało do następny wyższy poziom. Co 2 godziny macie oczywiście bossa, od 16 do 22, boss to jest taki wielki szlam. No śmieszna sprawa, ogólnie sama w sobie strefa nie jest jakaś niesamowicie trudna. Musicie się spodziewać, że oczywiście gracze, jeżeli jesteście bez incognito tak jak ja, a jestem bez incognito, będą was bili. I tak tutaj nie tracę przedmiotów, jakiś jełop mnie bije. Natomiast przyszedłem tutaj, żeby wam po prostu pokazać, zaraz sobie oczywiście awansujemy i pójdziemy wyżej, on tutaj zostanie. I teraz tak, ogólnie, jeżeli 3 razy zdedacie na danej strefie, to spadacie niżej, nie? Także całość jest naprawdę dosyć prosta, tu jest drugiego poziomu, widzę. Uwaga, jeśli zginiesz 3 razy, zostanie zesłany na pierwsze, na jedno piętro niżej, no to tak to wygląda. Kurde, wiecie co jest najgorsze? Te zombiaczki, one tak działają, że się fokusują po prostu na poszczególnych osobach tylko i trzeba za nimi po prostu latać. O, zostałeś oślepiony, zostałem uderzony, człowieku. Nie wiem, nie będę jadł koksa, no niech nie pogrzało mnie jeszcze, ale ogólnie ja jestem chyba tutaj event C-Potworek jest uskuteczniony bardziej. Jeszcze siekiera Grincha, ty, to są jakieś
W ogóle śmiesznie, Giga, że ludzie zamiast bić te zombiaczki, biją mnie, człowieku, ale no dobra, jakby ja nic do tego nie mam, niech mnie leją. Ja jeszcze mam, człowieku, dwa potworki i sobie zmieniam stage'a, zwiem se koksika, bo tu widzę, że ziomek, ziomal ma jakiś mocarny mieczyk ogólnie. No i dobra, jeszcze jeden zombiaczek, no i zajebiście. Jak widzicie, ja już oczywiście jestem level wyżej, więc super. I teraz tak, tu jest bardzo mało tych zombiaczków, z tego co widzę. O, tutaj jest kolejny. Ja zaraz sobie jeszcze zrepairuję seta, więc poczekajmy chwilę. Tu jest w ogóle jakiś pakunek. Da się go zebrać? Nie da się. Myślałem, że to się da go zebrać, ale chyba nie da się go zebrać. Więc elegancko. Ogólnie też fajna sprawa, że jak bijecie zombiaczki, nie macie antyloga, więc możecie sobie w każdej chwili zrepairować seta. Ja sobie zrepairuję go. Zaraz oczywiście pewnie przyjdą to jakieś debile. O, tego tutaj ziutek został zabity przeze mnie. Ale tylko dlatego, że nie miałeś seta. Tak to bym cię nie klepał, mordzie, jak to oglądasz. A w ogóle mieczyk, którym bije, to jest 35% dodatkowych obrażeń. Texture pack, to jest texture pack, który ostatnio sobie pobrałem. Jest to nowy texture pack, na którym sobie będę teraz grał. Nie wiem, czy wam się podoba, możecie napisać w sumie, co sądzicie o tym texture packu. Bardzo mi przypomina Guildię 1.8, dlatego stwierdziłem, że go pobiorę. Tutaj jakiś sobie ziomek wleciał, bez seta w ogóle. No nie wiem, sobie zdedał właśnie przed chwilą. Nie wiem, bez seta bym tutaj nie przychodził raczej. Bez seta bym tu nie przychodził. Siemka, chłopaki, elo. Oni też tutaj widzę, że sobie elegancko zabijają mobki. No i co? Zabijamy kolejne potworki i słyszymy się już na kolejnym levelu, co nie? Oj, tu mi go zabili akurat. Tutaj jest jeszcze potworek z tego, co widzę, ale dobra, weźmy sobie następnego potworka, kolejny potworek i mamy kolejny etap, trzeci etap eventu, zarąbiście, jesteśmy już wyżej, siemanko, elo, siema, siema, no widzę, widzicie, widzowie, także nie wszyscy są zdupceni, tutaj ziomal jest, tutaj widzę, że ziomal kolega, o, kurde mi tu leją mnie te ziutki, o, dobra, oho, wiecie jak ciężko go trafić, pierdzielony mi cały czas ucieka. O, teraz chyba lepiej. Chyba lepiej w ogóle na F5. Nie wiem, możecie powiedzieć, czy lepiej na F5, czy lepiej normalnie. Jestem bardzo ciekaw, jak wy będziecie, macie tutaj swoje protipy na ten event. Ale ja ogólnie zebrałem już 3 te paczki cukierków, bo też o tym nie mówiłem. Dropły mi póki co 3 paczki cukierków. Ogólnie mając mojego kita, no to ja mam tego GVIP-a, ale tego powiedzmy w formie tego kida, więc mam szansę na podwójny drop. Ale tutaj jest ich dużo. O kurde, dobra. Bijemy tych ziutków małych, pa. Oj, tu jest ich dużo, patrz ile tu się tych zombiaczków zrespiło, ja pierdziele. Jestem ciekaw w ogóle, czy tutaj się homa zda zrobić, albo tepacz jakichś innych graczy. Ale raczej chyba nie, wydaje mi się, że to jest wyłączone. Zostało mi jeszcze 19 tych zombiaczków do pozabijania. Zaraz je sobie pozabijam. Ogólnie te zombiaczki już tutaj na tym trzecim levelu więcej biją z tego co widzę, o wiele więcej biją już te zombiaczki tutaj. O, tu ile jest ich, ja pierdziele, pa jaki chłop ma... Chłop ma giga slota tych zombiaczków. A! Ej, bez kitu, ja zapomniałem, żeby stręża używać. Ja pierdykam, Kubis, dzięki Kuba S, pozdrawiam. Zapomniałem stręża w ogóle wziąć sobie. Bez kitu, totalnie zapomniałem o strężu, ale to są te mopki są na tyle słabe, że nie dziwię się, że ten... Że mogłem o tym zapomnieć, raczej jest to oczywiste, że dało się o tym zapomnieć. Zostały mi 2 potworki, chciałem te potworki znaleźć i pójść sobie na kolejny level tej twierdzy. W ogóle cała twierdza wygląda bardzo ładnie. Jakiś ptysio mnie zaatakował, ale nie ten, nie wiem. O, tutaj są te zombiaczki, one mi uciekają. Jeszcze jeden zombiaczek mi został. No i sobie elegancko uciekamy od ziomeczka tam. Siema, siema, ej, no nie wiem, jakby... Strasznie dziwią mnie, naprawdę dziwią mnie ci gracze, nie? Niektórzy, że oni tutaj bardziej fokusują się na mnie niż stricte na tym, żeby kurde zabijać te zombiaczki. Więc w sumie to jest średnie chyba dosyć mocno, że kurczę muszę iść na niewidce, żeby tak naprawdę, nie wiem, w ogóle móc sobie tutaj pograć jako youtuber. Trochę przykra sytuacja, no ale... Oczywiście spróbuję wam też pokazać jak to będzie jak się tutaj na przykład wyłożę. Czy coś się wydarzy, natomiast nie powinno się tutaj nic wydarzyć jak się wyłożę. Jeszcze muszę i tak pozabijać tych zombiaczków trochę. O, tutaj jest. Dobra. O, to już trzeba walnąć 4 razy. Dobra, kolejny tutaj, o tu kolejny. No zostaw mnie, zostaw mnie. Zostaw mnie tym Abdulixem, zostaw mnie. Ej, zostaw, zostaw. Zostaw mnie, stary, co za debil. No nie wiem, nie rozumiem, ale one już więcej biją tutaj, kurczę. Te zombiaczki tutaj już więcej biją, więc fajnie, w sumie, że jest ten poziom trudności, że tak powiem, zróżnicowany od, w zależności od tego, na jakim levelu się znajdujemy. Zostało mi jeszcze 12 tych potworków do zabicia, więc zaraz je sobie pozabijemy jeszcze. Ale wreszcie się ogarnęło, że mnie gracze nie biją. Nie chciałbym wykrakać, ale
Mam nadzieję, że tak już pozostanie. Reaper Ola se wpiszę jeszcze. Trzeba sobie tego seta naprawiać, bo kurde, przyszedłem tu z jednym setem, to jest mój chyba minus największy. No i właśnie wykrakałem, nie? Już jest kurna zjeb, który mnie ubije znowu. Nie wiem, w sensie są takie tacy gracze, ale jak sami widzicie, są oni w mniejszości, ci, którzy gdzieś tam, z którymi się walę. A nie widziałem jeszcze potworka o swoim imieniu, nie wiem, jakoś kurde, miały być potworki o moim imieniu, a nie widziałem, w sensie teraz są wszystkie inne. O, jestem na kolejnym etapie, zajebiście. Jest to już etap chyba z bossem, z tego co mi się wydaje. Natomiast bossa no tutaj już nie ma, ewidentnie. Także znajduje się na maksymalnym piętrze, która jest to komnata dla doktorka, który się pojawi co 2 godziny od 16 do 22. No ten boss już z tego co wiem był, już go tutaj teraz nie ma. No ale jesteśmy już na oficjalnie najwyższym piętrze tutaj. Mam zebrane 7 paczek cukierków. Ogólnie no mówię, jeżeli chodzi o ekspienie tych paczek cukierków, no to z czym wyższym levelem, no to tym większa szansa na to, że ona wyleci. Natomiast ja też mam, pamiętajcie, podwójną szansę na to, że one wydropią. I kurczę, póki co dropą mi ich, słuchajcie, 7. Więc czy to jest dużo, czy to jest mało? No musiałem tych mobków zabić, teraz macie na ekranie ile? No bo musiałem ich po 30 na każdy etap zabijać. No to kurde, tak 50-50 chyba, siema. Tak 50-50, jeżeli chodzi o ten drop przede wszystkim z tego. No jestem na najwyższym piętrze już, kurde. No ogólnie cały sam w sobie event jest giga spoko. Szkoda, że on też tutaj jest, ten ziomek z tarczą. Ej, dobra, z tymi mam chyba soja w ogóle. Ej, bardzo dziwni są tu ludzie, w sensie tak jak patrzę, osoby grające na tym evencie to giga dziwnie, ale tu w ogóle, tu jest giga łatwo, patrzcie, stoisz sobie tutaj, te zombiaki do ciebie podchodzą, jesteś w stanie je sobie stakować, to jest akurat spoko. Nie wiem, czy śledziliście z tymi zombiakami, ale tak to tutaj wygląda, więc giga spoko. Ej, zreparowałbym sobie seta i się bił z tym gościem dalej, ale no, jeszcze mam sekundę, także jak widzicie, jeszcze troszkę mi brakuje, żeby sobie zreparować. O, Reaper All teraz sobie dam. No i kurde, można się z nim klepać w ten sposób. Zjem se koksa i lecimy z nim. Ale skoczy. Bardziej niesamowite jest dla mnie to, że on ma jakieś tutaj efekty. Z tym setem dwójką. Ten cukier to jest? Chyba tak. O, tutaj ucieka, widzę. A nie będę go gonił. W sensie nie wiem nawet, jaki on ma nick jakoś. Tu od kogoś dostałem. Tu jest znowu od jakiegoś ludzka, nie wiem. Ej, to są w ogóle same jakieś dziwne nicki. W sensie nie kojarzę w ogóle tych graczy. Jestem ciekaw, czy oni się potem znajdą w komentarzach. Tu jest jakiś ziutek, widzę też w disco zbroi. Ej, wszyscy w ogóle używają zajączka z tych graczy, to jest taka ciekawostka, jakbyście, no też możecie sobie weryfikować to, widzowie, patrząc i oglądając tutaj, jak gram na tej strefie, ze względu na to, że możecie weryfikować, czego używają ci gracze najlepsi na tym najwyższym stage'u tak naprawdę. Ej, zobaczcie, zabiłem trochę tych mobków już, a dalej nie dropnął mi żaden kurde ten pakunek, szkoda, najbardziej szkoda mi tych pakunków, że tutaj nie dropnął żaden. No ale cóż, w sensie dziwna sprawa, tutaj cały czas ten ziomek z tym lizakiem widzę, że mnie bije, no ale to tak myślałem, że będzie to wyglądało, że raczej bez tutaj jakiegoś kurde lepszego wyposażenia, czy powiedzmy ziomka, bądź klanu, no ciężko mi będzie tutaj cokolwiek popykać. Ale wiecie co, niech mnie zabiją, w sumie niech mnie zabiją, ja sobie zejdę na stage ten inny, pójdę sobie spawna po prostu, wrócę sobie. I teraz tak, no nie chciałbym też, mówię, seta stracić, bo to chyba nie o to chodzi, żeby tutaj stracić seta dzisiaj na nagraniu, a bardziej, żeby wam pokazać aktualizację. Jeżeli chodzi teraz o te pakunki z paczka cukierków, otworzyłem jednego i wypadł mi kilof, okej, okay, kilof 4, 3... Jakiś tam, no jakiś kilo z tego dropnąłem, okej, okay, otworzyłem sobie, natomiast nie opłaca się tego otwierać, tak jak mamy wymiana paczek cukierków, no to tutaj możemy sobie zobaczyć, no 250 jest potrzebne na kluczyk, ja uzbierałem ich 7 z każdego stage'a, no sami sobie dopowiedzcie, czy gdzieś tam jest łatwo, trudno, jak to wygląda, nie chciałbym, żebyście wyrabiali sobie opinię tylko tutaj o, jakbym brali po prostu mojej opinii, tylko wyrobili ją sobie sami. Wydaje mi się, że wszystko wam pokazałem. Jeżeli chcecie opening oraz pójście na bossa, dajcie znać. Słuchajcie, standardowo, jak będzie 900 polubień, to pójdę na bossa plus otworzę sobie kilka tych czyścików eventowych. Także co, trzymajcie się, do zobaczonka i mam nadzieję, że wam się podobało.